Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej w związku z sytuacją Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych. Od kilku miesięcy są nowi przedstawiciele w związku z wyborami samorządowymi. Stowarzyszenie, dla przypomnienia, dla mieszkańców skupia trzy samorządy. To jest miasto Białogard, powiat białogardzki i gmina Białogard. W ostatnim czasie zmienił się prezes w stowarzyszeniu. Są nowi delegaci. Stowarzyszenie zawsze było owiane tajemnicą, bynajmniej dla niektórych radnych będących w opozycji. Za cel wzięliśmy sobie przejrzystość, transparentność tego stowarzyszenia, w związku z tym, że utrzymywany był przez wiele lat ze środków publicznych, dofinansowywany. Miasto Białogard swego czasu w rocznym budżecie przekazywało do stowarzyszenia 200 tysięcy środków publicznych. I o tym warto powiedzieć, o tym warto pamiętać. Jest bardzo dużo nieprawidłowości w stowarzyszeniu. Jesteśmy na etapie wstępnej już miesięcznej kontroli. Stowarzyszenie między innymi ma fundusz pożyczkowy. Są braki ściągalności należności, windykacji pożyczek. Nie było żadnych kroków podejmowanych, by ściągnąć należności od wierzycieli. Stowarzyszenie zatrudnia około garstkę ludzi, jak na takie stowarzyszenie, to jest około 10 osób. W ostatnim roku, 2018, dodatkowych wynagrodzeń zostało wydatkowanych, przyznanych przez prezesa, dyrektora, około 160 tysięcy złotych. Można sobie przeliczyć w łatwy sposób, jakie to są środki na pojedynczego człowieka. Nie mam pretensji tutaj absolutnie do pracowników, bo jeżeli szef podejmuje decyzję taką, a nie inną o przyznaniu świadczeń dodatkowych za świetną pracę, no to jak najbardziej pracownik przecież nie odmówi. Ale z pewnością są to, żeby nie powiedzieć ostro, to nazwę to tylko delikatnie niegospodarnością. W momencie, gdzie sytuacja stowarzyszenia budynków, jest brak nadzoru nad systemem informatycznym, co zostało już na szczęście ustabilizowane, brak remontów budynków, jeszcze dodam, to jest dla mnie niegospodarność. Jeszcze jedna kwestia. Komputery, na których pracują pracownicy, które są bardzo istotnym narzędziem pracy, nie były wymieniane od kilku dobrych lat. Brak serwerowni. To są takie drobne rzeczy, aczkolwiek bardzo ważne, bo budynek też wymaga remontu. To jest podsumowanie działań poprzedniej władzy i to jest to, z czym my będziemy musieli się zmierzyć teraz na przyszłość. Sytuacja finansowa stowarzyszenia też nie jest fantastyczna, ale z pewnością spróbujemy ustabilizować to wszystko. Dodatkowo czynsze za wynajmowane powierzchnie, na przykład firma jedna nie płaciła przez pół roku i nie było podjętych kroków. To jest czysta niegospodarność. Jeżeli chodzi o budżet tego stowarzyszenia, jak on operuje w skali roku? To teraz panu nie odpowiem na tą chwilę, tak? Bo to jest, teraz jest badanie bilansu. O sytuacji finansowej, tak jakby szerzej, następnym razem. I co dalej w tej sprawie? Bo jest ta niegospodarność, 160 tysięcy poszło na nagrody dla pracowników. Co urząd, co pani zamierza z tym zrobić? Szanowni Państwo, ja w urzędzie mam ponad 100 pracowników. Ja bardzo chciałabym dać takie podwyżki, bo to jest średnio łatwo przeliczyć na osobę 10 tysięcy, 20 tysięcy. Proszę to powiedzieć moim pracownikom, urzędnikom, pracownikom podległych spółek, że takie środki dostali ludzie, którzy pracują w stowarzyszeniu. Przypomnę również, że stowarzyszenie było utrzymywane z publicznych pieniędzy i był moment, gdzie miasto w geście buntu, czy też tak naprawdę z braku informacji, na co środki publiczne idą, przestało wpłacać składkę. I teraz, jeżeli już wiemy, że 160 tysięcy w poprzednich latach było na podobnym poziomie, te środki finansowe były wydawane na dodatkowe wynagrodzenia, to troszeczkę słabo wygląda, tak? W ramach takiej przejrzystości, transparentności i takich realnych wydatków. Bo tak jak każdy ma budżet, najpierw zabezpieczamy potrzeby domowe, na przykład płacimy rachunki, a tutaj są rachunki niepopłacone. Jeszcze jedna rzecz, stowarzyszenie to jest jedna kwestia, a taką drugą spółką miejską jest Invest Park, gdzie ówczesnym prezesem był pan Madejski, który jednocześnie jest dyrektorem stowarzyszenia.
W ostatnim czasie pan Madejski został odwołany z tej funkcji. Ja, zostając burmistrzem miasta Białogard, obiecałam mieszkańcom, myślę, że po to zostałam wybrana, żeby też pokazać pewne rzeczy i nieprawidłowości, dlatego też ta konferencja dzisiaj. Nie udało się nawiązać realnej współpracy z panem Madejskim, brak zaufania, dlatego też został pożegnany z tego stanowiska. Jest wiele takich niuansów dokumentacji, ja mam wrażenie, że jestem pewna, dorobionej na ostatnią chwilę, bo jeżeli jest aneks podpisywany z ówczesnym prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych z 31 grudnia 2018, no to jest coś nie tak, gdzie już prezes ówczesny, pan Budzyński, tak naprawdę wiedział, że już nie będzie tym prezesem, bo pozostali powołani nowi członkowie walnego stowarzyszenia i zostały nowe osoby wybrane. Czy to prawda, że pracownicy tego stowarzyszenia zarabiają około 6 tysięcy brutto, czyli te nagrody byłyby dwukrotnością, nawet trzykrotnością ich pensji? Na przykład jedna osoba w ciągu roku dostała około 20 tysięcy. 29 października 2018 roku zostały przesłane środki na konta pracowników w wysokości netto 50 tysięcy złotych. Zastanawiająca też data, 29 października przed drugą turą wyborów. Ja tego nie boję się też powiedzieć, tak? Niech każdy sobie dopowie to, co sam pomyśli, tak? Uważam, że to jest wielka niegospodarność w przypadku, gdy nie ma wymienionych rynien za 500 zł, gdzie nie ma zabezpieczonych systemów informatycznych. Proszę sobie wyobrazić, tam są dane osobowe, udzielane pożyczki dla przedsiębiorców i to nie tylko z naszego terenu. To jest taka wielka nieodpowiedzialność i mam wrażenie, że do tej pory to było wszystko mówione, że było fantastycznie, że świetnie, ale tak naprawdę w ostatnim miesiącu takie, jakie informacje dostaliśmy, tutaj szanowni delegaci stowarzyszenia już częściowo mają przedstawione informacje i na kolejnym walnym stowarzyszenia będą kolejne podsumowania. Z pewnością nikt nie miał takiej wiedzy o tym, w jaki sposób były wydatkowane środki. A chciałabym przypomnieć, że jeszcze swego czasu były to środki publiczne. Mówiła pani o powiązaniach Inwestparków właśnie z tym stowarzyszeniem. Co z Inwestparkiem? Czy też będziecie go kontrolowali? Tak, oczywiście. Na tą chwilę jest... Rada Nadzorcza w sumie jest trzech członków, jest jeden wymieniony członek, więc dwóch pozostało z poprzedniej Rady Nadzorczej. Będzie robiony audyt spółki, ponieważ nie mam realnych, rzeczywistych danych, w jakiej sytuacji finansowej jest kondycja spółki Inwestparku. Dlatego też musimy wydać środki finansowe na to, by zbadać dokładnie spółkę. I to jest robione. Z Inwestu jest odwołany, a dyrektor Madejski jest dyrektorem Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych i na tą chwilę, przypomnę tylko, że ten pan jest radnym powiatowym i żeby wypowiedzieć umowę o pracę, trzeba też formalnie zapytać Radę Powiatu o zgodę. No takie są przepisy, tak? W związku z... W najbliższym czasie będzie walne stowarzyszenie i to walne stowarzyszenie podejmie decyzję. Czy spodziewają się Państwo złożenia pierwszego wniosku do prokuratury, bo jednak ta niegospodarność to jest w jakimś stopniu może być też przestępstwem? To w najbliższym czasie, jeżeli już ustalimy całościowo po zbadaniu sytuacji i kondycji finansowej, jest brak podjęcia jakiejkolwiek aktywności ze strony osoby, która udziela pożyczki, to jest to, można to podciągnąć pod działania niezgodne z prawem i doniesienie do prokuratury. Ale jeszcze raz na zakończenie chciałam zapewnić, że pracujemy nad tym jednak, by stowarzyszenie mogło funkcjonować, by mogło realizować swoje faktyczne plany w oparciu o rzeczywiste działania, finansowanie. Być może ja chciałabym mieć taką możliwość przedstawienia Radzie Miasta mojej propozycję. Być może trzeba wrócić do tego, by wspierać finansowo działania stowarzyszenia, ale no to po wyczyszczeniu pewnych rzeczy, tak? My jako, ja jako burmistrz, ale Rada Miasta podejmuje decyzję w imieniu wszystkich mieszkańców. Jeżeli to jest grosz publiczny, no to musimy mieć przejrzyste i transparentne działania. A takiego do tej pory z pewnością nie było. Bo przypomnę, w stowarzyszeniu powiem Państwu, że nie ma nawet struktury organizacyjnej. Nie ma zakresu czynności pracowników, więc na jakiej podstawie ówczesny prezes, dyrektor stowarzyszenia wypłacał dodatkowe świadczenie? Rozumiem, że za jakieś osiągnięcia i to też usłyszałam na walnym stowarzyszenia, że za dobrą pracę trzeba
nagradzać. Ale jaką pracę, jeżeli nie ma zakresu czynności pracownik, pracując 8-10 lat? I z pewnością stworzenie regulaminów organizacji pracy, podstawowych rzeczy, tak? A nad tym ktoś miał nadzór.